Referat gospodarki odpadami w nowym miejscu jest już od prawie 2 tygodni. Jednak nadal część mieszkańców nie wie o zmianie jego lokalizacji. Od wczoraj wiem, ponieważ byłam w urzędzie na Sudeckiej. Czyli odbiła się pani od drzwi w urzędzie? Tak, ale kto umie czytać, ten trafia na miejsce. Powodem przenosin była zbyt mała powierzchnia biur przy ulicy Sudeckiej, co utrudniało nie tylko obsługę klienta, ale i samą pracę. A tej urzędnikom nie brakuje. Referat zajmuje się wszystkimi kwestiami związanymi z gospodarowaniem odpadami na terenie miasta. Począwszy od przyjęcia deklaracji wynikającej z opłat za gospodarowanie odpadami, poprzez całą obsługę systemu, czyli umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów, wszystkie kwestie związane z wyposażaniem w pojemniki, w worki, kwestie związane z obsługą przemysłu w zakresie ustawy o odpadach. W nowej siedzibie referatu warunki zarówno dla urzędników, jak i petentów są o wiele lepsze. Na ulicy Sudeckiej mieściliśmy się w 4 pokojach. W tej chwili mamy ich troszeczkę więcej. Jest profesjonalny punkt do obsługi klienta, w związku z tym nie mamy problemów z zachowaniem wszystkich kwestii związanych z ochroną danych osobowych, z tajemnicą skarbową, a także tajemnicą handlową. Bardzo fajne miejsce. Myślę, że ludzie mają więcej przestrzeni do pracy. Referat gospodarki odpadami Urzędu Miasta znajduje się obecnie przy ulicy Okrzej 10.